I bardzo dziękuję za zaproszenie. Nazywam się Elżbieta Kielak, jak zostałam przedstawiona. Z wykształcenia jakby kończyłam psychologię międzykulturową i w zasadzie od końca studiów, a nawet jeszcze przed końcem pracuję w tematyce i jakby mam dużo do czynienia z różnorodnością kulturową. Przez wiele lat pracowałam na uczelni, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, która w tej chwili się nazywa Uniwersytetem Humanistycznym. O, właśnie, dziękuję. I pracowałam dużo z, ze studentami, studentkami międzynarodowymi. W tej chwili w całości pracuję w tak zwanym trzecim sektorze czyli w organizacjach pozarządowych prowadzę głównie warsztaty dla młodzieży, co nawet dzisiaj też tutaj takie odbyły się w, w tej sali tu za ścianą ale też pracuję dużo z nauczycielami, nauczycielkami, przygotowując te osoby trochę na, no właśnie, na spotkanie z różnorodnością, spotkanie z międzykulturowością. Taką moją główną, mam dwie takie zawodowe w tej chwili główne afiliacje. Jestem członkinią Zarządu Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej i pracuję też w grupie Zagranica, która jest taką organizacją parasolową dla innych organizacji zajmujących się współpracą Rozwojową pomocą humanitarną. Z takich organizacji naszych członkowskich, może Państwu znanych, jest na przykład Polska Akcja Humanitarna Amnesty International, czyli takie też duże i polskie międzynarodowe organizacje. I ten nasz dzisiejszy wykład. Wykład, no właśnie mam taką trudność trochę. Słucham. No tak, spotkanie ma dotyczyć w ogóle tego, czym jest kultura i też jak kultury różnią się między sobą. Yy, chciałabym, żebyśmy dotknęły, dotknęli takich mechanizmów, jak, no właśnie, może trochę stereotypów, trochę etnocentryzmu, ale też, żebyśmy mogli po powiedzieć sobie, że ja mogła opowiedzieć o tym w ogóle, jak w. Tak się wyrażę w literaturze i w badaniach, no właśnie, opisuje się kultury i, i w jaki sposób podsumowuje się tak naprawdę te różnice, też żeby ułatwić ludziom funkcjonowanie. Ja pracuję głównie w takim obszarze edukacji pozaformalnej. Mało mam do czynienia z mikrofonem i takim ex -katedra. Więc bardzo zachęcam, jeżeli będziecie mieli Państwo pytania, po prostu proszę przerywać i, i zadawać. Na to jestem na jak najbardziej przygotowana, też podzielenia się refleksjami. Mam nadzieję, że zostanie nam na koniec trochę czasu, żeby też właśnie sobie już w takiej bardziej wymianie przy stoliku, przy stolikach porozmawiać. Zapraszam w takim razie. Mam nadzieję, że razem tutaj będziemy się od siebie też dowiadywać różne Rzeczy. Myślę, że może też Państwo macie jakieś doświadczenia do podzielenia się, więc też zapraszam do, do tego, żeby się dzielić. Yy, od, chciałabym zacząć w ogóle od tego, zanim będziemy w ogóle mówić o no właśnie, o, o, o różnicach, to, żeby. Yy, Zastanowić się nad tym, jakby na czym polega w ogóle kontakt, kontakt międzykulturowy i to, co my pokazujemy też młodym ludziom i, i też starszym ludziom, bardzo często na warsztatach. Pokazujemy im taki trójkąt kontaktu międzykulturowego, który z założenia ma być trójkątem równobocznym, gdzie te trzy, trzy elementy wszystkie trzy elementy są bardzo, są bardzo ważne. I no pierwszy z nich jakby w kontakcie międzykulturowym to jest ten fioletowy kultura, tak, jakby to, z jakiej kultury wychodzę, w jakiej kulturze że byłam wychowana, w jakiej kulturze byłam socjalizowana, jakby to wpływa na moje zachowanie i też na to, w jaki sposób kontaktuję się później z, z innymi osobami. Drugim takim elementem to jest sytuacja, czyli w jakiej sytuacji w ogóle wchodzę w ten kontakt, tak? Czy to jest właśnie, no chociażby tutaj taka sytuacja, kiedy no ja jestem tutaj na scenie, państwo przy stolikach, czy to jest sytuacja w szkole, kiedy ja jestem uczennicą i mam przed sobą nauczycielkę, czy sytuacja taka nieformalna z moimi znajomymi, rówieśnikami, rówieśniczkami, że w tej sytuacji też będziemy jakby w tym kontakcie, w tym kontakcie międzykulturowym pewnie trochę inaczej funkcjonować. I ostatnia, ostatni ten element, czyli moje cechy osobowości. Znaczy, nieważne, znaczy mam swoje cechy osobowości, mogę być bardziej otwarta lub mniej, mogę mieć większą łatwość we wchodzeniu w kontakty z ludźmi lub mniejszą, czy tutaj być... Taką bardziej osobą, bardziej osobą zamkniętą. I także nasza osobowość jakby bardzo, bardzo wpływa na to, w jaki sposób, w jaki sposób no właśnie, wchodzi, wchodzimy w kontakty, w jaki sposób kontaktujemy się z, z innymi ludźmi, też również osobami różnorodnymi, różnorodnymi kulturowo. I to bym tak zachęciła, żeby też ten trójkąt zapamiętać. On jakoś będzie nam towarzyszył przez, przez cały. To dzisiejsze, to dzisiejsze spotkanie, szczególnie w tym połączeniu fioletowej przestrzeni z zieloną przestrzenią czyli kultury z, kultury z osobowością, też warto jest pamiętać o tym, że mimo to, że Wychowałam się w kulturze polskiej, znam normy tej kultury, wiem jak się zachować w odpowiedni sposób, ustępując starszym miejsca, nie wiem, przepuszczając kobiety w drzwiach, tak czy nie jedząc, nie wiem jedząc karpia w Wigilię na przykład, tak, no też mam taką, taką, taką normę zachowania, yy, ale moje cechy osobowości nie do końca mogą być z tym zgodne, znaczy ja mogę nie lubić karpia na przykład, tak, yy, i jakby go nie jeść, mimo to, że znam tę tradycję i tę normę, że jednak w zasadzie no, większość osób tego karpia i że jest to takie bardzo mocno tradycyjne, tak. Także to połączenie jakby przestrzeni fioletowej, zielonej ważne, no że czasami mówimy o tym, o takiej zasadzie, nie każdy, ale każdy, to znaczy każdy wie, że tak, jest, ale nie każdy się do tego stosuje, bo nie jest to zgodne z jego osobistymi, jego jej osobistymi cechami i preferencjami. Eee, także to proszę przy, przypiąć szpileczką gdzieś na swojej takiej tablicy i, i bardzo proszę, żeby, żeby z nami zostało, a to do czego chciałbym, żebyśmy teraz przeszły przeszli. to jest w ogóle zdefiniowanie sobie tym, czym jest kultura. My w psychologii międzykulturowej bardzo często korzystamy z takiego porównania kultury do góry lodowej. Góra lodowa, duża bryła lodu pływająca po morzu. W literaturze przedmiotu można przeczytać, że 1 ósma tej góry, tej góry, bryły lodu jest widoczna ponad powierzchnią wody, 7 ósmych. Pod wodą, trochę tak jak tutaj na tym, na tym rysunku. No i to jest też, tutaj też widać taki stateczek, nie wiem, czy no taki bardzo malutki. Malutki, malutki. No i to jest, to jest też góra lodowa to jest przyczyna zatonięcia Titanika. Też używamy takiej, takiej metafory, jakby Titanika, który spotkał się z górą lodową, zobaczył tylko to, co kapitan zobaczył tylko to, co jest widoczne ponad powierzchnią wody, pewnie pomyślał, że to może nic, że to jest tylko jakiś tam kawałek lodu, który pływa, a że ja przecież jestem kapitanem wielkiego, największego, najdroższego okrętu pasażerskiego, jaki wtedy był na świecie. Titanika. no niestety, jakby to, co było pod powierzchnią. Było znaczące. Tytanik niestety zatonął. No i po to też, myślę, spotykamy się na takich, na takich wykładach, i też dlatego zapraszałyśmy dzisiaj młodzież na, na warsztat, no żeby właśnie do takich zderzeń Tytaników i kultur nie dochodziło, też żeby się zastanowić, co tam jest pod spodem. I teraz. Jakby już przechodząc jakby do samej kultury i tego w jaki sposób, no właśnie, w jaki sposób kultura tutaj w tej, w tej górze lodowej się objawia, no to proszę Państwa tak, że część różnych przejawów kultury, które znamy, widzimy tak one są nad powierzchnią wody to w jaki sposób w jakim języku ludzie mówią w jaki sposób się ubierają jak wyglądają jakie mamy budynki w miastach z czego budowane są domy sztuka tak czyli wszystkie te przejawy widoczne mamy nad powierzchnią wody to widzimy to w jaki sposób ludzie się zachowują bardzo często studenci studentki międzynarodowe pytają mnie kiedy przyjeżdżają na drugi semestr i już mają możliwość obserwowania różnych zwyczajów wielkanocnych w Polsce no i pytają no, słuchaj to jak to jest bo ja w sobotę w sobotę przed wielkanocą no całe rodziny albo tak, chodzą z takimi malutkimi koszyczkami, z takimi białymi serwetkami. I o co w ogóle z tym chodzi? Tak? No jest to jakiś przejaw kultury, który oni widzą, ale nie wiedzą jakby skąd ten koszyczek, co w tym koszyczku, po co oni z tym koszyczkiem i w ogóle dlaczego wszyscy ludzie chodzą z tymi koszyczkami, z tymi koszyczkami w sobotę. No i żeby to sobie wyjaśnić. Skąd te koszyczki? No to musimy zejść trochę z tego poziomu, no właśnie, zachowania tak zwanych praktyk kulturowych, tak? czyli to w jaki, tego, w jaki sposób my praktykujemy kulturę i yy, jak się zachowujemy, do takiego poziomu norm i wartości, czyli z, z czego te zachowania wynikają, jakie, norm, jakie wartości, a później jakie normy budują nasze zachowanie. O tych normach i wartościach też często mówimy, że to są po prostu standardy kulturowe, tak? zgodnie z którymi funkcjonujemy. I w ten sposób, w ten sposób staramy się też obrazowo tłumaczyć yy, yy, osobom, z którymi pracujemy, jakby no właśnie, jak zdefiniować, jak zdefiniować kulturę. No, i tutaj taką mam dla Państwa małą animację <noise> yy, bardzo yy, domową animację. Spotykamy się z nową kulturą, z górą lodową. Jesteśmy na tym Titaniku. No i wchodzenie w kontakt międzykulturowy, poznawanie nowej kultury. Tak naprawdę mamy tutaj dwie możliwości, czyli jaką decyzję do podjęcia w tej sytuacji. Jedna opcja to jest taka, że decyduje się pozostać na statku mojej kultury. Tak. E, czyli widzę tylko ten wierzchołek. Widzę tylko zachowania ludzi. E, na moim statku jest wygodnie. Gra orkiestra, jest dobre jedzenie. Tak naprawdę nie muszę, nie muszę wychodzić. Wystarczy mi to, co widzę. To jest taki poziom, czy. Chcę powiedzieć, że poziom taki turystyczny, tak? Czyli wyjeżdżam gdzieś na tydzień, na dwa, nie mam za bardzo możliwości poznania ludzi, w sensie wejścia z nimi w relacje, porozmawiania z nimi, dowiedzenia się czegoś więcej. No właśnie, dlaczego tutaj mieliśmy przed chwilą grupę studentów, studentek z Indii, czy dlaczego dziewczyny noszą sari, a dlaczego jedzenie jest tak bardzo mocno przyprawione, w sensie w naszej ocenie bardzo ostre? Tak, jakby nie mamy możliwości zadania im. Tych pytań. Jesteśmy turystami, turystkami, no ale możemy też podjąć pewien trud, zapisać się na kurs nurkowy i wyskoczyć do wody. No i tutaj zanurkować i przyjrzeć się tym normom i wartościom które stoją za, na, za zachowaniami ludzi, tak? Czyli dowiedzieć się, okej, okay, no to jest bardzo ostre w Indiach jedzenie. Dlaczego jest tak bardzo ostre? Z czego to wynika? Kobiety, tradycyjny strój kobiety to jest sari. One są bardzo tak naprawdę w zależności od stanu i tak dalej. Mieliśmy tutaj też wykład o tym, bardzo różnorodne, w różnych kolorach i w, w, w różny sposób się, się je zakłada. Dlaczego tak jest? Dlaczego... Nosi koszyczek w jakby katolicy katoliczki koszyczek do poświęcenia pokarów w sobotę wielkanocną tak i to jest coś co naprawdę cudzoziemcy w Polsce widzą znaczy w sensie, że to jest takie zachowanie które naprawdę jest bardzo 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 wyraźne dlaczego w Warszawie w wielu miejscach szczególnie na starszych kamienicach czy domach są tablice z biało-czerwoną taką wstążką, bardzo często, szczególnie w okolicy np. 1 sierpnia, ze zniczami i kwiatami. To, jest też, to są też takie pytania, które bardzo często cudzoziemcy zadają. Tak? Znaczy, widzą jakieś zachowanie, jakiś przejaw kultury, nurkują i pytają się: OK, no to z czego to wynika? Co to, dlaczego to jest ważne? Dlaczego tak robicie? Yy... I to, jakby tutaj schodzą na dół do tych norm i wartości, yy, zadają sobie pytanie dlaczego. I to, do, jakby też dlaczego to pokazuję i, i, i do czego chciałam zachęcić, yy, to jest właśnie zadawanie tego pytania dlaczego, w kontakcie międzykulturowym. Dlaczego coś robimy my, bo ja też na przykład na wiele odpowiedzi, jeśli chodzi o polską kulturę, jakby nie, no nie, nie znam, na wiele pytań nie znam, nie znam odpowiedzi, też się muszę nad tym zastanowić tak naprawdę, ale dlaczego też to inne osoby z, z innych krajów, z którymi, z którymi się spotykamy. Studentom studentów, studentki, zawsze bardzo często zachęcam do tego, żeby nie tyle nie tylko zadawały, zadawali sobie pytanie, dlaczego, ale też próbowali sami szukać odpowiedzi, nawet stawiać różne hipotezy na temat różnych zachowań, tak? które, obserwują, które obserwują w Polsce. No, żeby właśnie trochę otwierać się na te różne możliwości i tak naprawdę uczyć się zadawać to pytanie i uczyć się szukać na nie, na nie odpowiedzi, bo no, tylko zanurkując i tylko, i tylko szukając gdzieś, gdzieś informacji, jesteśmy w stanie tak naprawdę wejść w głębszy kontakt, nawiązać relacje i też zrozumieć, zrozumieć inne kultury. Czy jakieś pytania na tym etapie? Nie. Słucham? Wspaniale. Dobrze. E, więc chciałabym teraz pokazać takie dwa, jak już jakby mamy trochę zdefiniowane to, o czym, o czym będziemy mówić. Chciałam pokazać Państwu, jakie dwa mechanizmy, no, które. Wpływają na to, w jaki sposób wchodzimy w relacje i bardzo wpływają na, na, na kontakt międzykulturowy. Pierwszy z takich mechanizmów dotyczy postrzegania świata i też jakby rozumienia wielości perspektyw, w których funkcjonujemy, też wielości perspektyw uwarunkowanych tym, tak naprawdę, skąd, skąd jesteśmy. Chciałabym, taką mam prośbę, żebyście Państwo wyobrazili sobie teraz. Mapę świata. Tak jak przypomnijcie sobie, proszę, może z, jeszcze ze szkoły, w lekcja geografii, albo gdzieś, może w internecie, a może gdzieś w telewizji. Mamy mapę świata. Co jest zazwyczaj na środku tej mapy? Jaki kontynent? Europa. Mhm. Czyli taka, mniej więcej. Tak? Aha, no tutaj mamy tak. Tutaj mamy taką, y, na środku Afrykę, Europa, Azja, po lewej stronie Ameryki, północna, południowa i tam w kącie y, Australia, Nowej Zelandii nie widać. Yy, czyli to jest ta mapa, której to jest też ta mapa, której się uczymy w szkole, którą dzieci poznają, w liceum szczególnie. To ja pamiętam z liceum wszystkie do Amazonki trzeba było się nauczyć na pamięć, yy, prawe, lewe yy, i tak dalej, ale wiemy, że Ameryka po lewej, Azja po prawej. Yy, tak to wygląda. Yy, no ale mam tutaj pewną, yy, pewien cel, no nie wszędzie tak mapa wygląda. Tutaj już pa, pani powiedziała, że nie wszędzie tak mapa wygląda. No i tutaj mamy taką mapę, która jest narysowana z innego punktu widzenia i z innej perspektywy. Jak państwo myślicie z jakiej? Słucham? Aha, no tu mamy Australię na tutaj, tutaj. Mhm. Centralnie są Chiny. Centralnie są Chiny. Tak. To jest mapa. Yy, yy, no, można powiedzieć, z takiej azjatyckiej perspektywy rysowana, gdzie Chiny mamy w centrum. Zresztą mówi się o Chinach państwo środka. I to jest mapa, której jest to mapa oficjalnie funkcjonująca w Chinach. Dzieci się z takiej mapy uczą w ogóle geografii. Mamy Azję na środku, po lewej stronie dość małą Europę, bardzo dużą Afrykę, jest to bardzo duży kontynent. A po prawej stronie Amerykę północną i Amerykę, Amerykę południową. Ale są jeszcze inne mapy. Kolory tylko kontynenty oznaczają. Australia taka czerwona w kropki, różowa. Tak jak Europa. Jak myślicie Państwo, dlaczego? No do kolonia brytyjska też, tak, jakby nadal powiązana z, słucham, tak, tylko że Australia jakby nadal jest powiązana jakby no, politycznie z Wielką Brytanią i funkcjonuje też system szkolnictwa, na przykład też jakby w brytyjski, brytyjski sposób, więc rozumiem, że tutaj autorowi, autorce jakby tej, tego rysunku akurat o to, o to chodziło. No ale mamy jeszcze taką mapę, mapa z perspektywy australijskiej nowej, i nowozelandzkiej. Eee, słucham? Upside down jest napisane, tak? Jest napisane mapa do góry nogami. Eee. Tak, no na, na, w tytule tej mapy. Ja ją nawet mam, mogę ją później pokazać. W sensie mam taką, poprosiłam koleżankę, która jechała do Australii, żeby mi poszła do księgarni i kupiła mapę, bo zainteresowały mnie, zainteresowały mnie mapy. Mapa z australijskiej perspektywy stworzona, taka jest legenda dotycząca w ogóle tego przedstawienia świata. Nauczycielki w Nowej Zelandii chciały pokazać dzieciom, jakby uczą się z mapy tej takiej z europejskiej perspektywy rysowanej, ale chciały pokazać dzieciom, że właśnie są różne perspektywy na świecie, no i że to jest tak, że w Australii, w Nowej Zelandii na wakacje wyjeżdża się w tej okolicy, prawda? No, my wyjeżdżamy na wakacje gdzieś najbliżej, w Europie, północna Afryka, ewentualnie, no i na wakacje wyjeżdżają. Tutaj, blisko Australii, Nowej Zelandii. no Tutaj funkcjonują, tutaj żyją, to jest ich część świata. Żeby też pokazać dzieciom, no, że to jakby nie wszystko musimy odnosić do tego, że południk zero przebiega przez Wielką Brytanię i że jakby cały świat jest zorientowany, jakby w, w stosunku jakoś do Wielkiej Brytanii, tak? znaczy, że my jesteśmy tutaj, gdzieś dalej, i to jest nasz, to jest nasz świat, to jest nasze, to jest nasze centrum. No i powstała, mapa, powstała, taka, powstała taka mapa, też zwracająca uwagę no właśnie na różnorodność perspektyw. Że w zależności od tego, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu też tej sali siedzimy, to każdy pewnie z innego, w inny sposób widzi ten ekran, widzi mnie, widzi tutaj komputer. Tak? i to tak, tak samo jest jakby z zrozumieniem różnorodności. No, w zależności skąd jestem, jakie mam doświadczenie, w którym miejscu żyję, w którym miejscu funkcjonuję. Też inaczej patrzę na to, co widzę. Poprzez pokazywanie map chciałam Państwu też jakby wyjaśnić jakby Na czym polega taki mechanizm, który bardzo często na styku kultur się pojawia, czyli etnocentryzm. W momencie, kiedy doświadczam różnic międzykulturowych, kiedy spotykam się z różnymi zachowaniami osób różnorodnych ode mnie, cudzoziemców na przykład, bardzo często pojawia się taka tendencja postrzegania widzenia tego zachowania przez pryzmat moich norm, tak? I standardów kulturowych, czyli tego, co mamy na dole góry, na dole, na dole Góry Lodowej. Można to też tak nazwać, że obserwujemy daną sytuację przez jakby swoje kulturowe okulary. Ja mam na nosie okulary kultury polskiej, interpretuję, oceniam, to jest to co ważne też w, w tym mechanizmie się pojawia ten element ocenny, e, oceniam zachowanie innych ludzi przez pryzmat tego, co, co widzę, przez moje okulary, czyli przez pryzmat tych moich norm. E, dzisiaj też z młodzieżą o tym rozmawialiśmy, jakby co to, co to znaczy etnocentryzm. No właśnie taka norma w kulturze polskiej um, ustępowania miejsca osobom starszym w autobusie. I pytałam ich, jaka wartość stoi za tą normą, znaczy skąd, no bo to norma, takie jest zachowanie w autobusie, czy w metrze, w przestrzeni jakiejś publicznej, ale też w domu tak naprawdę. Z jakiej, z jakiej normy wynika, z jakiej wartości wynika to, to zachowanie? No z szacunku wobec osób starszych ustaliliśmy, tak? Znaczy, że kierujemy, dla nas ważna, Ogólniając, oczywiście w kulturze polskiej jest wartość szacunku, szacunku wobec osób starszych, więc ustępujemy starszym miejsca, dbamy o to, żeby było wygodnie, słuchamy osoby starszej, no osoba starsza pierwsza mówi zazwyczaj w takich rodzinno -też, też formalnych relacjach, ale ta sama wartość w innym kraju, w innej kulturze y, może być przejawiana przez zupełnie inne zachowanie, czyli na przykład nie, nie ustępuje miejsca osobie starszej, bo przecież jesteśmy równi sobie. I ja nie chcę pokazywać, że nie wiem, czy lituję się nad starszą osobą w autobusie czy w metrze, czy że przepuszczam, prze, przepuszczam ją w drzwiach. Chcę pokazać, że nie, ja mimo że jesteś starsza starszy, to ja cię traktuję tak samo, tak? I nadal będzie to ta sama wartość w szacunku, tylko w inny sposób tylko w inny sposób pokazana. Natomiast ja mając moje okulary i mam też takie doświadczenie przez rok pracowałam jako wolontariuszka w Szwecji. Już dawno, dawno temu. I miałam takie właśnie zdziwienia różne małe w, w kontekście no właśnie oceniania też zachowań innych, no że właśnie młodzi ludzie w moim wieku, wtedy miałam 23 lata, jak tam 23, 24, jak tam byłam, no że właśnie nie ustępują miejsca, nie przepuszczają w drzwiach i tam nie wiem, nie biorą cięższej torby tam od, jak, jak można, jak się, jak się jak się osobę zna i tak sobie myślałam, no nie, to jest naprawdę niegrzeczne, znaczy, że jak to jest możliwe, że to tak nie można, że nie powinno się tak zachowywać i że to że jak bardzo ta kultura się zmienia i jak ona się bardzo zmieniła. No przecież kiedyś na pewno tak nie było, że jednak jakby ta kwestia szacunku i pomocy dla osoby starszej jest ważna i dopiero po jakimś czasie mi osoba wytłumaczyła, no ale słuchaj, no to nie jest tak, znaczy nie jest tak, że my nie szanujemy, my szanujemy, tylko jakby inaczej, bo dla nas jest ważne, ważne co innego, inna perspektywa. Pan, to się zmieniło? czy to jest, bo pani wspomniała, że się zmieniło, ale dajmy. Nie, to jest zmiana. No, kultura też jest takim tworem, który się zmienia jakby pod wpływem różnych zewnętrznych, y, uwarunkowań. Y, teraz akurat, jeśli chodzi o Szwecję, czytam taką książkę moraliści y, Katarzyny Tubylewicz właśnie o zresztą bardzo ciekawa polecam. Y, o, o Szwecji i no właśnie też o różnych zmianach kulturowych, które, które, które tam się dzieją. Oczywiście to, to jest jakby to pewnie ostatnie, nie wiem, 30-40 lat akurat taka zmiana. Natomiast. Y, no, tam od, powiedzmy, lat 60., -tych, 70., -tych szczególnie, jakby kwestia równości stała się kluczowa. Tak, znaczy, że jesteśmy równi. Nie przepuszczamy kobiet w drzwiach, bo kobiety są równe mężczyznom. Eee, I jakby, jakby ta, ta wartość równości jakby trochę, jakby zmieniła też inne zachowania i inne normy jakby związane z innymi, z innymi wartościami. Kultura też się zmienia, tak, znaczy polska kultura też się zmienia. To jest bardzo dynamiczny konstrukt, który pod wpływem tego, jak my funkcjonujemy, gdzie jeździmy, jakie są wpływy z różnych stron na, na kulturę, też nie tylko wpływy innych kultur, ale po prostu w ogóle wpływ świata, polityki, tego, co się dzieje, różnych globalnych uwarunkowań, różnych globalnych współzależności, też kultura się, kultura się zmienia. Ale wracając do, do etnocentryzmu i trochę podsumowując, jakby w tym mechanizmie takie można wyróżnić trzy, trzy etapy. W pierwszym spostrzeganie ja zauważam, że coś dzieje się inaczej. Widzę, że ludzie się inaczej zachowują i patrzę na to z tej mojej perspektywy kulturowej. W drugim etapie interpretuję to zachowanie, yy, ale za pomocą znanych mi norm zachowania, yy, a w trzecim oceniam, tak? Czyli tutaj pojawia się ten element oceny, yy, czyli że jak ktoś zachowuje się inaczej, to znaczy że źle, albo nieodpowiednio, yy, niezrozumiale. Yy, natomiast ta ocena, no, o tyle jest ważna, że ona też bardzo często powoduje jakby wybudowanie trochę takiego muru, znaczy że jak to już jest inaczej i ja tego nie rozumiem i oceniam to jako gorsze zachowanie, nie wchodzę wtedy w relacje. W sposób jakby, na, taki, no to jest też naturalny bardzo y, mechanizm. Y, y, mówię też o nim y, dlatego, że warto o tym pamiętać, też po prostu warto sobie zdawać sprawę z różnych rzeczy, które czasami automatycznie y, robimy, żeby może później w chwili refleksji y, pomyśleć, no, może ta ocena nie była potrzebna? Może można było się zapytać, dlaczego ktoś coś zrobił, na przykład. I drugi taki mechanizm, o którym chciałam powiedzieć, no to są stereotypy. Stereotypy czyli pewne schematy myślenia, uogólnienia na temat innych grup kulturowych, społecznych, zawodowych po prostu innych, innych ludzi. W takim podejściu kulturowym, e, psychologii międzykulturowej, def, e, próbujemy definiować stereotyp jako wiedzę na temat innych grup, która jest przechowywana w społeczeństwie. Jest to jakiś taki zbiór informacji o, o innych grupach społecznych, powszechny e, wśród członków danej społeczności kulturowej. E, stereotypy są. Też naturalnym mechanizmem, schematem, yy, zgodnie z którym funkcjonujemy, one też yy, no, powodują, że orientujemy się w świecie, znaczy pomagają też nam, upraszczają świat, no, pomagają nam w różnych nowych sytuacjach yy, się odnaleźć i funkcjonować, ale niosą, też, niosą za sobą takie niebezpieczeństwo też oceniania innych, yy, ale też y, takie uogólniania, generalizowania. To znaczy, że ja mam doświadczenie z jakimś jednym zachowaniem jakiejś jednej osoby, bardzo łatwo później mi to, to zachowanie generalizuje na całą tę daną społeczność. Y, I tak naprawdę ta generalizacja jest takim najniebezpieczniejszym elementem z procesu stereotypizacji. Znaczy, mi się wydaje, że jak ktoś już się tak zachowuje, to znaczy, że wszyscy tak robią, a jak wszyscy tak robią no to są gorszymi osobami, nie wiem, innymi nie warto nie wchodzić warto z nimi relacje, no tak i kiedy kiedy stereotypy powstają najczęściej w takich czterech powiedzmy głównych grupach sytuacji po pierwsze z niewiedzy, znaczy wtedy kiedy ja nie mam wiedzy na temat innych, nie wiem do końca coś gdzieś Usłyszałam, ale nie do końca wypełniam takie luki w swojej wiedzy, no właśnie taką tak zwaną pseudowiedzą, czyli, czyli stereotypem. Druga sytuacja, no to jest właśnie sytuacja etnocentryzmu, tak, kiedy oceniam przez pryzmat swojej, swojej kultury, swoich norm, swoich, swoich wartości zachowanie innych osób. Trzecia taka ważna, wa, ważna przyczyna to są widoczne różnice międzygrupowe. Kiedy ja faktycznie bardzo wyraźnie widzę, że ta inna grupa, przedstawiciele, przedstawicielki innej grupy się różnią wyraźnie ode mnie wyglądem, strojem, zachowaniem, językiem, przekonaniami. To jest, to jest taki trzeci zbiór przyczyn, no i czwarty współzawodnictwo, kiedy rywalizujemy ze sobą. Dwie grupy ze sobą rywalizują. Tutaj najczęściej podaje się taki przykład, no właśnie drużyn sportowych, a tak naprawdę kibiców drużyn sportowych. Z jednej strony są widoczne różnice między tymi grupami w postaci różnych emblematów, kolorów szalików, ubioru, ale też jakby grupy ze sobą, ze sobą współzawodniczą, dla współzawodnictwa, jakby przy okazji współzawodnictwa powstają stereotypy. No i jakby jeśli chodzi o już same cechy stereotypów, to one są po pierwsze bardzo proste, to jest najczęściej bardzo proste Zdanie, nawet czasami sam wyraz, wszyscy Polacy są tacy, nie wiem, a wszyscy Niemcy są tacy, a Szwedzi to robią tak. Hmm? E, czyli taki bardzo prosty komunikat, łatwo zapadający w, w pamięć, ale też tłumaczący nam bardzo dużo. No, on, to jest niby taka pseudowiedza, ale jednak dużo nam, dużo nam mówi, pod, pozwala, nam się, e, pozwala nam się łatwo zorientować w, w nowej rzeczywistości. E, stereotypy nabywamy. W procesie socjalizacji, w procesie wychowania, w szkole te stereotypy nabywamy niejako mimowolnie. Poprzez to, jakie czytamy, lektury, co jest mówione w domu o innych grupach społecznych, co nam mówią nauczyciele, nauczycielki. To nie jest tak, że jakby stereotyp jest jakimś takim jasnym przekazem w, w, w systemie edukacji, absolutnie nie. Natomiast gdzieś w takich między wierszami różne, różne stereotypowe, stereotypowe przekazy się, przekazy się pojawiają. Są błędne w tym sensie, że bardzo generalizują, tak, to jest trochę to już to, co mówiłam, tak, no one tak bardzo uogólniają, że w tym uogólnieniu są błędne i oporne na zmiany, no bardzo trudno dyskutować z osobą, która ma jakiś bardzo silny stereotyp na temat jakiejś grupy, takie przykłady, no właśnie dyskusji w pociągu, w przedziale, czy czasami też z młodzieżą, mam takie wyzwania, jakby dyskutowania o, no właśnie, o różnych grupach, w ogóle o różnorodności. No i to jest jakby w ramach jakiegoś krótkiego spotkania, nie wiem, jednej lekcji czy jednej podróży w pociągu, jakby trudno, no czasami trudno, trudno bardzo jest, też przez to, że one są tak proste, to też trudno jest, trudno jest je modyfikować, trudno, trudno z nimi dyskutować, aczkolwiek warto. Tylko wymaga to trochę wysiłku i mam w więcej, więcej czasu, też poznawania, trochę otwartości. Chciałabym tutaj, ale spytać jak Pani tu widzi rolę literatury, która dostarcza nam takich stereotypów. Trochę to się kłóci z poprzednim tym pokazem, gdzie nie wiedza, prawda, jest źródłem stereotypu, ale wydaje wiedza, bo nabywamy wiedzę przez lektury. I na przykład taka lektura jak przygody dobrego Wojaka Szwejka, prawda, bardzo popularna. Myślę, że stworzyła, czy też umocniła stereotyp Czecha, Czecha jako narodu, który nie chce walczyć, miga się prawda, taki, w sposób taki głupowaty, chytry i tak dalej. I nawet w świetle takiego stereotypu trudno jest uwierzyć, że na przykład Czesi jakiś opór stawiali Niemcom podczas wojny, że gdzieś tam walczyli. Drugim takim, polskie lektury, jak zauważyłam, te właśnie, które są w szkołach, prawda, przerabiane, że tak powiem, umacniają z kolei po stereotyp Polaka walczącego, za wolność waszą i naszą, takiego właśnie zawsze walczącego. A są narody, które są samokrytyczne w stosunku do siebie i książki, to już w tej chwili nie będę wymieniać autora, ale o Francuzach. Prawda? Budują też stereotyp Francuza, taki dosyć negatywny, czy Anglika, prawda? który przenika właśnie przez tą popularną literaturę i no, jest to rodzaj wiedzy, czy to bardzo trudny już do skorygowania. Prawda? Tak, no, lektury w, są bardzo, znaczy w ogóle literatura bardzo bogatym źródłem różnych przekazów, bym tak powiedziała, na temat, no właśnie, no, różnych grup, narodów, krajów, ludzi. Ja dwa lata temu realizowaliśmy w ramach Grupy Zagranica takie, to będzie aluzja, taka dygresja, realizowaliśmy takie badanie podręczników, analizowaliśmy podręczniki do geografii WOS-u w gimnazjach, wtedy jeszcze jakby gimnazjalne podręczniki, pod kątem tego, w jaki sposób pokazują świat. Jakby co, jaki przekaz z podręcznika dostają młodzi ludzie, w, no, właśnie o świecie. No, i to jakby wynik tego, te, tej naszej analizy był dość z naszego punktu widzenia zatrważający. To znaczy, że w zasadzie nie dostają za dużo wiedzy o świecie z podręczników do geografii i WOS-u, a wiedza, którą dostają, jest bardzo stereotypowa. To znaczy, o, o Europie. Y Uczymy się bardzo dużo. no To jest też jakby kontynent, na którym żyjemy, który jest jakby dookoła nas. To jest w pewnym sensie zrozumiałe, jakby, że tego, co jest blisko, uczymy się, uczymy się najwięcej. Ale też jakby no w ramach uczenia się o, o Europie to się dowiadujemy, że Skandynawowie to są ekologiczni, a Niemcy to są porządni i mają dużo przemysłu, a Brytyjczycy zawsze kłócili się z Francuzami. To jest naprawdę przekaz podręcznika. Natomiast o innych częściach. Świata, no to jeszcze spo, całkiem dużo o Stanach Zjednoczonych i o dużych miastach w Stanach Zjednoczonych i o dużym przemyśle, dużych gospodarstwach rolnych w Stanach Zjednoczonych, natomiast już takie yy, yy, kontynenty jak Afryka funkcjonuje w podręczniku jako Afryka. I już w zasadzie nie mówi się o, o 54 krajach, z których składa się ten kontynent bardzo dużych krajach, bardzo różnorodnych, z który gdzie jakby kontynent oczywiście wielu wyzwań, ale też niesamowitej zasobności, bogactwa takiego kulturowego, też zasobów mineralnych i ludzi, ich wiedzy. No i o Azji, coś o Chinach, ale nie za dużo. Ameryka Południowa, Łacińska, no to ewentualnie pojawia się Brazylia, Rio de Janeiro, osiedla nieformalne w Polsce nazywane fawelami. Tak? Znaczy to jest ta wiedza, którą młodzi ludzie dostają o świecie z podręczników do geografii i dowosu. No i to jest. No, Trochę nie, no, niepokojące, znaczy jakby z mojej perspektywy też osoby, która pracuje z młodymi ludźmi, też z nauczycielkami, edukatorki, no jest to niepokojące, że z, ta, z, takim, no, z takim zasobem młodzi ludzie wychodzą później w świat yy, dalej. Yy, pytanie jakby co, co, co my mo co możemy z tym zrobić, no i do tego jeszcze dochodzą lektury w pustyni w puszczy, znana... Pewnie Państwu wszystkim. Książka, obowiązkowa lektura w szkole podstawowej. Przede mną, znaczy ja czytałam jako dziecko. Pamiętam, że bardzo mi się podobała, naprawdę. Babcia mi czytała ale jakby jestem matką 11 prawie latka niedługo przed nami w pustyni i w puszczy no i się zastanawiam jakby na pewno będziemy czytać jest to lektura obowiązkowa i już teraz zaczynam się zastanawiać chyba za dwa lata przed nami ta lektura za półtora roku i zaczynam się zastanawiać jak tutaj trochę kontrować ten obraz który z pustyni i w puszczy na temat Afryki też kolonializmu się wyłania prawda i tego też, no, no właśnie, co teraz, jakby, no jakie są konsekwencje kolonializmu dla całego świata, bo to nie jest tylko konsekwencja jakby dla samego kontynentu, ale tak naprawdę dla nas wszystkich. Także bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi, bo to bardzo, bardzo ciekawe. Mogłam o tym długo opowiadać, więc już nie będę dalej. Tak. No i teraz chcia, chciałabym przejść do tego momentu, czy te, tej części mojej, Krótkiej prezentacji, gdzie chciałabym, żebyśmy się przyjrzały, przyjrzeli temu właśnie, gdzie kultury się różnią, w jakich momentach, się, w jakich obszarach, o może w ten sposób, w jakich obszarach, w jakich obszarach się różnią. I tak sobie ten, tę część zatytułowałam Gdzie łatwo wpaść w pułapkę. No i tu jest taka pułapka. Znana nam warszawska pułapka, studienka telefoniczna z dziurą. No, i to tak czasami jest, bo szczególnie kiedy decydujemy się na pozostanie na tym Titaniku, pamiętacie Państwo górę lodową? Kiedy się decydujemy na pozostanie na tym Titaniku, to tym łatwiej o różne no właśnie wpadki i pułapki w, w kontakcie. I analizując wyniki różnych badań na temat różnic międzykulturowych i różne artykuły pisane przez naukowców na ten temat, takie główne nazwiska naukowców, którzy zajmowali się w ogóle badaniem, badaniem różnic międzykulturowych, to jest Edward Hall yy, wraz ze swoją żoną Mildred badali yy na zlecenie, no te badania w ogóle różnic międzykulturowych jakby wy, przyszły do yy, nauk humanistycznych z ekonomii, z biznesu. Znaczy tam w pierwszy raz dostrzeżono, że żeby robić interesy za granicą w innym kraju, no to, no, to się... Jedzie, no jednak ludzie inaczej się zachowują, no a ponieważ się inaczej zachowują, to nie zawsze nam te interesy dobrze wychodzą, w związku z tym jakby z tej sfery właśnie ekonomicznej. Od tej sfery zaczęły się, zaczęły się takie badania, więc pierwsze badania robili holowie, yy, amerykańscy badacze, robili je w Ameryce Południowej. Później takie bardzo duże badania, już bardzo międzynarodowe pierwsze w zasadzie takie ogromne badania międzynarodowe robił holenderski badacz Gerd Hofstede i wyróżnił też kilka obszarów, yy, no właśnie, jakby tych. Różnic. On to jako pierwszy nazwał wymiarami kulturowymi, czyli gdzie dane kultury, dane kraje, jak na danym wymiarze funkcjonują. I później on, Hofstede, swoje badania realizował w ramach takiej międzynarodowej korporacji, która już nie istnieje IBM, produkującej komputery i w ogóle systemy informatyczne działającej w, w zasadzie na całym świecie. No i tam też jakby zarządzający tą firmą zauważyli, że w różnych miejscach, gdzie IBM miał swoje oddziały, no różnie ta praca, różnie ta praca się dzieje, różne są efekty i że warto by, się temu, warto by się temu przyjrzeć. I dalej za Hofstede takie analizy były prowadzone też w, taki, w takim bardzo dużym, bardzo y, ogromnym, tak naprawdę projekcie 62 kraje. Projekt się nazywa Globe. Y, wielu naukowców się tym zajmowało, oni jakby budowali. Na tej pierwszej. Y, w pierwszych wynikach badań Hofstede i też rozbudowali te wymiary, jeżeli nam zostanie czasu, to też postaram się państwu pokazać. Natomiast ja jakby nie chcę tego mówić tak bardzo, bardzo naukowo. To jest trudne też do zapamiętania, więc podzieliłam te pułapki na takie cztery główne obszary. Więc pierwszy obszar to mamy czas. W jaki sposób rozumiemy czas? Drugi obszar, w jaki sposób rozumiemy przestrzeń. Trzeci, w jaki sposób rozumiemy relacje i na ile relacje versus zadania, znaczy co jest ważniejsze, czy relacja z ludźmi, czy realizacja zadania. I czwarty, komunikacja, czyli w jaki sposób się, się ze sobą komunikujemy. I postaram się tak bardzo krótko. Bo już widzę, że tutaj czas mi tak się trochę kończy, więc postaram się bardzo krótko powiedzieć, co w tych obszarach. Więc jeśli chodzi o wymiar czasu, to z kolei tutaj na takie trzy główne różnice. Pierwsza z nich po kolei, czy jednocześnie? znaczy, czy realizujemy zadania po kolei, jedno za drugim? Mamy do tego harmonogram i sprawdzamy dopiero jak jedno jest zakończone, potem zaczynam następne, kończę następne, czy realizuję różne zadania jednocześnie w tym samym czasie. Mówi się o tym też czasami polichroniczność, kiedy robię jednocześnie czas polichroniczny bądź monochroniczność, kiedy jednak... Realizuję coś według harmonogramu i staram się to mieć w porządku, jakby z mojej perspektywy. Ja jestem bardzo, osobą bardzo monochroniczną, jednak e, e, osobiście. I, I to jest to, do czego jest mi bliżej, i też czasami trudno jest mi to e, ukryć. E, drugi, drugi taki obszar różnic, w, jeśli chodzi o czas, to jest na przyszłość, czy tu i teraz, czyli na ile planujemy w ogóle? I będą kultury, w których normą jest planowanie, to są też takie kultury, w których na przykład tygodnie mają swoje numery. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że tygodnie mają numery, pierwszy. 52, 34. I planuje się różne rzeczy, które się będą działy właśnie w tygodniu 12 albo w 34. I to jest bardzo ciekawe, bo te osoby, które funkcjonują jakby w takiej kulturze, one doskonale wiedzą, że tydzień 34 to jest tam, nie wiem, trzeci tydzień września na przykład. Strzelam, bo ja tego nie wiem niestety. I że one jadą na urlop właśnie w tygodniu 34. I to jest tam, że Szwecja jest przykładem takiej kultury. Wszystkie kalendarze mają numery. Yy, znaczy mają numery tygodni i to się w ten sposób się planuje, wszystkie urlopy są ustalane w styczniu, wiadomo do końca grudnia, kiedy kto na urlop, jak to wszystko będzie wyglądało, no ale będą też takie kultury, gdzie się tego w ogóle nie planuje, dzieje się wszystko nagle, ale tak naprawdę to nie jest tak, że, to, że tam nie ma porządku, tak, to znaczy to jest porządek, ale po prostu ten porządek jest inny i nie potrzebujemy planować, bo wiemy, że i tak wszystko się dzieje i dzieje się w odpowiedniej kolei rzeczy i że na pewno się wydarzy, no tylko, że to się wydarza inaczej. I to się też bardzo wiąże z tym trzecim wymiarem, czyli w, według planu, czy improwizujemy, tak? Znaczy na ile planuję w ogóle swoje działania, na ile mam rozpisany mój wykład, slajd po slajdzie i co przy którym slajdzie mam powiedzieć, czy jednak improwizuję i tak mniej, mniej więcej wiem co powiedzieć i to na pewno jakoś będzie i to też nie jest tak, że to jakoś to będzie, nie jest zaplanowane. To ono jest bardzo dobrze zaplanowane, no tylko, że jakoś to będzie. W, w, w ramach projektów takich między, międzykulturowych, które czasami z młodzieżą realizujemy, jak przyjeżdżają do nas partnerzy z Niemiec, to bardzo często jakby w ten sposób widzą, też się dowiadują wcześniej jakby kulturę polską, że to jest właśnie kultura improwizacji. To znaczy my w Polsce bardzo dużo improwizujemy, a to się zawsze udaje. I że jak to jest możliwe, że to ostatecznie się udaje, ale w sumie nie jest zaplanowane, nie jest rozpisane, nie, jest, nie ma podziału na rol, ale jakoś, jakoś zawsze jest wszystko zrealizowane i, i dobrze zrealizowane. Więc to są takie trzy grupy obszary różnic, w, jeśli, jeśli chodzi o czas. Jeśli chodzi o przestrzeń, to też mamy tutaj trzy obszary. Pierwszy blisko czy daleko od ludzi? Tutaj chodzi o taki dystans w ogóle między ludźmi. Jak blisko stoję do, in, do drugiej osoby, kiedy z nią rozmawiam? Hmm? W Polsce i powiedzmy, jakby w naszej części Europy, to jest taki na wyciągnięcie ręki. Im bardziej na północ, do widzenia, tym, tym ten, jakby jedna ręka plus jeszcze kawałek drugiej ręki, a na południu bliżej. Kiedy osoby rozmawiają, bardzo często też są w kontakcie, w kontakcie fizycznym, dotykają, nie wiem, poklepują po plecach, dotykają rąk, rozmówcy, rozmówcy rozmówczyni. To jest ba, jakby ta kwestia dystansu jest bardzo kulturowa. I też no, jakby dla osób, szczególnie z północy, jakby ten kontakt z osobami z południa, które są bliżej, jest wyzwaniem bardzo często. Druga z takich, z takich obszarów, drugi z obszarów w, w przestrzeni to jest u siebie, u innych czy neutralnie. Tutaj bardziej w takim kontekście też zawodowym. Na ile nawiązuję relacje form, z osobami, z którymi pracuję i przekładam też te relacje na życie prywatne. Czy spotykamy się, jak zapraszam gości, to zapraszam gości do domu i jemy razem w domu, czy zapraszam gości do restauracji? ale że do domu, mimo że to są moi znajomi, to jednak do, no, nie do domu, tak? I będą takie kultury, gdzie się zaprasza gości, ale, do, do, ale nie do domu właśnie. Wychodzimy na przyjacielskie spotkanie do knajpy. W Polsce raczej zapraszamy ludzi do domu i też moje doświadczenie jest takie, ale moż, zapraszam do niezgadzania się, że... W, no, łatwo jest nam nawiązywać też relacje towarzyskie z osobami, z którymi pracujemy. Znaczy, że bardzo często. To jest moje doświadczenie, ale że pracuję z osobami, często się z nimi spotykam, wchodzimy potem w relacje towarzyskie, spotykamy się po pracy, jesteśmy kolegami, koleżankami, yy, spędzamy razem czas. Bardzo często te znajomości trwają, yy, trwają bardzo dużo, no, ale są tak jak gdzie to co w pracy to jest w pracy, to co w domu to jest w domu. Nie mieszamy jakby tych dwóch, yy, tych dwóch przestrzeni. I trzecia, razem czy oddzielnie czyli na ile um, funkcjonuję jako indywidualna jednostka, i, i ja, jakby to takie trochę, um, no, podejście ja w centrum um, i realizuję siebie, a na ile liczą się ludzie dookoła, znaczy na ile ważni są ludzie dookoła mnie czyli ja funkcjonuję, oczywiście, jako. Um, jako ja, ale w odniesieniu do mojej rodziny, nie wiem, mojej grupy zawodowej, mojej grupy społecznej, nie wiem, moich kolegów, moich kolegów z pracy. Yy, mówi się o tym wymiarze indywidualizm versus kolektywizm, tak? czyli jakby na ile kolektywnie, a na ile indywidualnie i gdzie yy, 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 jakby nadal są bardzo ważni tutaj ludzie, tylko że ja jako ja albo ja w odniesieniu do, ja w odniesieniu do, yy, w odniesieniu do innych. Yy, I to jest yy, przestrzeń, yy, relacja zadania. Też bardzo bardzo, ciekawa, bardzo ciekawy taki obszar do, do obserwowania, do obserwowania różnic. Tutaj znowu pojawia się ta kwestia, no właśnie, realizuje sama czy razem, znaczy, czy pracuje indywidualnie, czy pracuje w, czy pracuje w grupie, czy sama pracuje na swój sukces, czy pracujemy wspólnie na nasz sukces. To jest taka kwestia też w tej chwili analizując system edukacji. Jakby bardzo dużo się temu przyglądam, na ile w systemie edukacji pozwalamy młodym ludziom i dzieciom pracować w małych grupach w klasie na lekcji i też jak one się w ten sposób uczą współpracy ze sobą i też jakby wspólnego pracowania dla siebie nawzajem, uczenia się od siebie, uczenia się od siebie nawzajem. Wszyscy równi, czy ważniejsi, czy ważni i ważniejsi, czyli kwestia hierarchii. Jak ważna jest w danej kulturze hierarchia yy, i jak ważne jest yy, takie poczucie, że są osoby, które mają władzę, a są osoby, które jakby nie mają, w, no, nie mają władzy, tak? Są, na ile ważny jest szef, w jaki sposób zwracam się do szefa, w jaki sposób zwracam się do nauczyciela-nauczycielki? Nauczyciel-nauczycielka też ma taką symboliczną władzę w, w szkole. Czy spotykam w ogóle mojego szefa na przykład codziennie, czy nie? Czy rozmawiamy, czy nie rozmawiamy? Ile jest między nami jeszcze różnych innych szczebli, tak? innych osób i na ile też jakby uczymy um, osoby wchodzące do, socjalizujące się w naszej kulturze, no właśnie um, takie uważania też na hierarchię yy, i na to, yy, no właśnie, że są osoby z, jakby z większą władzą, w jaki sposób się w stosunku do nich zachowujemy, yy, czy nie. Yy, czyli na przykład też kwestia tego, czy do szefa są otwarte drzwi, yy, w krajach skandynawskich drzwi są szklane, ściany w firmach są szklane, to widać jakby co wszyscy robią, czy pracują, czy tam piją kawę, yy, czy razem pijemy kawę, czy jednak nie wszystkie, wszystkie te kwestie. Dalej, relacje społeczne rodzinne zawodowe trochę, jakby. Tutaj to się wiąże z tą, tą kwestią przestrzeni też na ile rozdzielamy te relacje społeczne a na ile rodzinne i zawodowe i ostatni realizując zadania wykonując zadania na ile. Realizuję je z innymi ludźmi w odniesieniu do innych ludzi, a na ile jakby ważne jest dla mnie tylko zadanie. To jest bardzo ciekawe w ogóle taki obszar, obszar różnic. Ja to bardzo często pokazuję, czy staram się tłumaczyć tak metaforycznie w ten sposób, że jeżeli ja piszę. Przychodzę, to jest jakby z mojego życia na uczelni. Potrzebowałam pójść do dziekanatu i tam zapisać studenta, studentkę, która przyjechała z innego kraju na zajęcia. No i musiała to zrobić pani, która pracowała w dziekanacie. Więc na ile to wygląda tak, że ja idę i mówię: Dzień dobry, pani Krysiu, bardzo poproszę tutaj zapisać to, to, to i tamto. Dziękuję, do widzenia. A najlepszą chodzą mówi, No, dzień dobry, Pani Krysiu. Jak weekend? A jak wnuczka? A czy dobrze się Pani czuje? A wie Pani, bo to taka sprawa, tu przyjechała Maria z Niemiec, musimy ją zapisać na zajęcia, to czy by mi tu Pani pomogła? Hmm? Yy, I to, to jest też ba, ba, bardzo, moim zdaniem, osobowość ma tutaj swoje znaczenie, ale też jakby kwestia jakby te kulturowego wychowania też, że yy, mi. Wychowanej w kulturze polskiej trudno jest po prostu napisać, no w tej chwili w mailach się załatwia takie rzeczy, no trudno jest mi napisać, że tak słuchaj, na dzisiaj miałaś zrobić, nie zrobiłaś, gdzie twoje zadanie? No nie, najpierw zaczyna co u ciebie słychać, a czy wszystko w porządku, słuchaj dawno się nie odzywałaś, to kiedy przyślesz mi swoją część artykułu, jakby w ten sposób, w ten sposób załatwiamy. Nadal ważne dla wszystkich jest ważne zadanie. Yy, tylko czy ja to zadanie realizuję sama i czy ono yy, czy je realizuje jakby pomimo ludzi, czy jakby relacje, nawiązanie relacji, jakby żeby zrealizować zadanie, muszę najpierw re, yy, nawiązać relacje. Tak? Znaczy to jest trochę bardziej to pytanie. Czy ja potrzebuję nawiązać relacje z ludźmi, żeby zrealizować zadanie? Czy nie potrzebuję nawiązać tych, yy, tych relacji? Yy, no i jakby tutaj kulturowo, kulturowo bardzo różnie. I ostatni obszar y, komunikacji. Y, po pierwsze, czy mówimy wprost, czy między wierszami. Y, o, tym, y, o, tej, y, o tym różnicy się mówi czasami o wysokim i niskim kontekście, czyli na ile rzeczy są powiedziane wprost, y, a na ile właśnie nie są powiedziane wprost, ale i tak wszyscy się domyślą o co chodzi. I to jest na przy... bardzo. Tu jest naj... bardzo często podawany przykład McDonalda. Na kubku, jak kupujemy kawę czy tam herbatę w McDonaldzie, na kubku jest napisane, uważaj, gorące. No i jakby, no bo jest gorące, prawda? Tylko że. Yy... Ja mam takie poczucie, że jakby Polska jest na tym właśnie wymiarze kontekstu, tak, no, że jednak dużo czytamy między wierszami, że dla mnie jest jasne, że jak ja kupuję herbatę, to że ona będzie gorąca, prawda? Ale są takie kultury i takie kraje, gdzie to musi być powiedziane wprost, bo jak nie jest powiedziane wprost, to nie istnieje. Czyli, że musi być napisane na kubku kawa jest gorąca. Oczywiście, że tu możemy teraz dyskutować, chodzą kwestie prawne, tam były różne procesy, ktoś się oparzył i tak dalej. Ale to jakby ta kwestia właśnie kubek jest go uważa, kupujesz herbatę, ale herbata jest gorąca yy, i że musi być to powiedziane wprost. Herbata jest gorąca, yy, jest jakoś kulturowo yy, kulturowo yy, uwarunkowane. Yy, opowiadałam kiedyś koleżanka, która yy, wyjechała na Maltę. I na Malcie umawiała się na spotkanie. Robiła tam badanie naukowe, umawiała się na spotkanie w sprawie tego badania i w jakimś takim ośrodku kultury, czyli powiedzmy takiej instytucji podobnej do tej, w której się znajdujemy. I mówi: No, to kiedy mogę przyjść? No, przyjść w drugiej połowie tygodnia po południu. No i właśnie, no, jakby dla niej z Warszawy absolutnie komunikat niezrozumiały, absolutnie niezrozumiały, jak się zapytała maltanki, swojej koleżanki, u której mieszkałam, mówię, słuchaj, ale co to znaczy? No wysłuchaj, no to znaczy, że masz przyjść w czwartek po lunchu. Wiadomo, kiedy jest lunch tam między 12 a 13, no druga połowa tygodnia, no środa to jest połowa, druga połowa to czwartek, bo piątek to już jest koniec tygodnia, prawda, więc to jakby było absolutnie y, dla, tych, dla tej osoby oczywiste, prawda, ale jak ja tego nie wiem i ja nie umiem czytać między wierszami, no to ja jakbym nie miała się, jakby się nie miała kogo zapytać, to bym się nie dowiedziała, kiedy mam przyjść, chyba, żeby osoby zapytała wprost, Tak. Yy. Drugi obszar, prosto, serca, prosto z serca czy z głowy, czyli na ile emocjonalnie komunikujemy, na ile racjonalnie, na ile dużo jest emocji w tym, co, pokazuje, w tym, co mówimy, ale też jakby w tej niewerbalnej części komunikacji, czyli na, jak dużo gestykulacji, jak dużo mimiki na twarzy, czyli... Tak, jak moduluję głos, czy krzyczę, czy nie krzyczę, na ile głośno mówię, a na ile jest to bardzo takie racjonalne i też, yy, i też mało, yy, 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 mało takich emocji yy, pokazać, i też na ile się zastanawiam zanim coś powiem. Tak? Znaczy na ile mówię od razu, bez przemyślenia. A na ile jednak wcześniej, zanim coś powiem, to, to się zastanowię, co, co mam powiedzieć. Bardzo dużo osobowości też tutaj jest, jakby w tym, w tym wymiarze, ale kultura też na to wpływa. Powiązane trochę impulsywnie, czy po dwóch oddechach. Także na ile też impulsywna jest nasza komunikacja. I szybko czy wolno? Tutaj bardziej chodzi o sposób komunikowania się i tutaj też trochę jakby w tym, w, w, tej, w, tej, w tym obszarze też trochę nowych technologii, znaczy gdzie przebiega komunikacja, czy głównie w takich krótkich komunikatach, szybkich komunikatach, no tutaj przykładem jest SMS takiego szybkiego komunikatu, jak dużo spraw załatwiamy w krótkim yy, tak, czasie, ale też reklamy telewizyjne na przykład w jaki sposób są konstruowane i na ile... Yy, no tak, na, 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 na ile są ważne też w, w komunikacji. No i wol, wolno, czyli coś, co jakby wymaga większego skupienia czasu, napisania czegoś dłuższego, dłuższa forma literacka, też co dajemy na przykład dzieciom do czytania, czy dajemy całe lektury, czy fragmenty. My w tej chwili w systemie edukacji schodzimy bardzo dużo, przechodzimy do fragmentów lektur, że dzieciaki nie czytają całej lektury możemy dyskutować to dobrze czy źle tak? i też jakie lektury, może niektóre lepiej, że czytają we fragmentach, ale na ile jest to fragment, na ile jest to też cała książka, na którą dajemy im czas, dajemy im czas na przeczytanie. Dziękujemy serdecznie za wykład.